Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. Dawno mnie już tu nie było, jako siedzącej i opowiadającej pewną nowinkę o odżywianiu, więc dzisiaj postanowiłam po prostu usiąść i kilka słów powiedzieć na ten temat. A mianowicie, jakie jest 10, oczywiście może ich być więcej, ale dzisiaj chcę opowiedzieć tylko o 10 sygnałach, które mogą wskazywać na to, że mamy braki w odżywianiu. Jeżeli ten temat Cię interesuje, to serdecznie zapraszam do oglądania. Pierwszym sygnałem, że być może mamy braki w odżywianiu, to jest wypadanie włosów. I tutaj jest znaczący sygnał, że nasza tarczyca działa nieprawidłowo, więc należałoby zwiększyć konsumpcję jodu. Należałoby również zwiększyć niedobory żelaza, które również przyczyniają się do wypadania włosów, jak i również to, że przyczyną wypadania włosów może być niedobór w konsumpcji białka. Także głównie te trzy rzeczy mogą wskazywać na to. I nie wiadomo, jakich szamponów byśmy używali, jakich odżywek, maseczek do włosów. To też jest fajny zabieg, bardziej taki upiększający. Natomiast najpierw należałoby zaadresować to, co dzieje się z naszym organizmem i jakie mamy niedobory. Drugim sygnałem niedoborów żywieniowych może być również sucha skóra. I tutaj są trzy rzeczy. To jest konsumpcja przede wszystkim tłuszczu, witamin i minerałów. Tłuszcz jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania skóry, czyli te niezbędne kwasy tłuszczowe 3 i 6 w odpowiedniej zależności, jak i również witamina C dla produkcji kolagenu, witamina również E dla ochrony przed zanieczyszczami środowiska i oczywiście witamina D dla odnowy skóry. A jeśli chodzi o minerały, to przede wszystkim cynk dla odnowy, dla odpowiedniego odbudowania struktury, ale również selenium dla zdrowo wyglądającej skóry. Trzecim sygnałem wskazującym na braki w odżywianiu są problemy z paznokciami. Paznokcie zaczynają rosnąć niezdrowo, albo bardzo pomału rosną, albo są rozdwojone, albo pojawiają się plamki na przykład na paznokciach. I to jest głośny sygnał tego, że w organizmie jest za mało witaminy B, a zwłaszcza biotyny. Brak jest również wapnia, brak witaminy C, kwasu foliowego, ale również tłuszczu. Czyli znowu ten tłuszcz jest tutaj potrzebny. Czwartym sygnałem świadczącym o brakach w odżywianiu jest łatwe siniaczenie się. Pojawiają się siniaki na nogach, na rękach. Macie czasami takie wrażenie, że czegokolwiek się dotkniecie, stukniecie lekko, powoduje to siniaki na skórze. Czasami te siniaki łatwo i szybko znikają, czasami zostają dłużej na skórze. I tutaj jest sygnał świadczący o tym, że należałoby zwiększyć konsumpcję jedzenia bogatego w witaminę K i w witaminę C. Piątym sygnałem wskazującym na braki w odżywianiu jest zmęczenie. Oczywiście jest to szeroki temat, czasami bardzo głęboki i jak wiemy, szybkie tempo życia, stres, różna praca, związki, nieradzenie sobie z życiem emocjonalnym, finansowym mogą powodować to, że jesteśmy wykończeni, wyczerpani,
braki snu powodują zmęczenie. Natomiast jeśli chodzi o stricte zawężenie tego tematu do odżywiania, jeżeli odczuwasz to zmęczenie nieustannie bądź za cokolwiek się bierzesz, brakuje ci tej energii, to jest głównie znak tego, że za mało masz witaminy B12, jak i również witaminy D, ale również za mało magnezu, jodyny, żelaza, omega-3 i również potasu. Oczywiście w różny sposób można zapobiec temu, żeby nasz organizm nie był ciągle wyczerpany, jak zadbanie o odpowiednie nawodnienie organizmu, relaks, medytacja, bardzo delikatne ćwiczenia, wyspanie się przede wszystkim, tak żeby organizm nie zaczął łapać różnych infekcji i chorób. Szóstym sygnałem wskazującym na to, że być może masz braki w odżywianiu, to jest ciągłe chorowanie, przewlekłe chorowanie, tak zwana chorobliwość, łatwe łapanie różnych infekcji, zakażeń, wirusów, pojawianie się bakterii w organizmie. Tutaj oczywiście ten temat wiąże się niejako z poprzednim, czyli zmęczeniem. Im bardziej organizm jest zmęczony czy wyczerpany, tym jest bardziej chłonny i łapie infekcje w szybszy sposób. Więc tutaj należałoby przede wszystkim zwiększyć ilość witaminy A, C i E, ale również z minerałów cynk, selenium i kwas foliowy. Kolejnym sygnałem świadczącym o tym, że być może masz niedobory w odżywianiu, są pęknięcia na ustach. Najczęściej są to kąciki ust, ale również na środku, na dole, do góry pojawiają się pęknięcia, wybrzuszenia, czasami w takich też ciężkich przypadkach pewnego rodzaju owrzodzenia. I tutaj jest sygnał niedoboru witaminy B i żelaza, więc te dwie rzeczy należałoby wtedy zwiększyć. Kolejna rzecz to krwawienie dziąseł. Oczywiście to, że krwawią dziąsła, może być powiązane ze złą higieną jamy ustnej, może też być przyczyną tego, że mamy pewne infekcje, bakterie w organizmie. Jeśli chodzi natomiast stricte o braki w odżywianiu, to przede wszystkim jest brak żelaza, cynku, ale również słaba czy niska ilość witaminy C i D. Kolejną rzeczą świadczącą o braku witamin, braku minerałów, to są problemy ze spaniem. I tutaj znowu może być wiele czynników powodujących to, że nie możemy zasnąć, albo mamy trudności z budzeniem się rano, albo budzimy się w środku nocy. Może to być oczywiście stres, zmęczenie, pewne problemy w domu, znowu finansowe itd., itd. Natomiast może to być też znak, że w ciągu dnia po prostu pijemy za mało wody, więc należy pić dużo wody i zwiększyć ilość błonnika. I ostatni sygnał, który może wskazywać na to, że mamy pewne problemy z odżywianiem, jesteśmy poza równowagą, to są również problemy z wagą. Waga jest nieustabilizowana i bardzo często skacze. I tak naprawdę nie ma w tym nic złego, że ta waga nie jest cały czas taka sama. Wiadomo, że te odchylenia mogą iść zarówno w przód i w tył, to znaczy mniej
możemy ważyć czasami więcej, jeżeli to jest 3 do 5 kilo, to oczywiście jest to wpisane też w nasz styl życia. Natomiast jeżeli te wahania utrzymują się bardzo często, są powtarzalne, nie ma jakby powrotu do takiego samego stanu, to może to wskazywać na właśnie braki w odżywianiu. I tutaj jest głośny sygnał o to, żeby zadbać o odpowiednią ilość kalorii, żeby jeść po prostu wystarczająco dużo w ciągu dnia. Może to również wskazywać na to, że zwyczajnie jesteśmy niedożywieni. Wydaje nam się, że jemy dosyć dużo, ale są to tak zwane puste kalorie, więc taka zbilansowana dieta będzie tutaj wtedy pomocna. Mam nadzieję, że takie szybkie podsumowanie coś tutaj Wam podpowie, jakie mogą być sygnały w organizmie, co pokazywać na ciele, które wskazują na to, że możemy mieć problem właśnie z odżywianiem i co można tutaj zrobić, żeby sobie pomóc. Dajcie oczywiście znać, czy temat jest pomocny i dajcie znać, co jeszcze byście tutaj dorzucili. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie do końca i do zobaczenia już niebawem wkrótce. Pozdrawiam!